na Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Interwencje Straży Miejskiej. Dobrze się czyta. Inowrocławska Straż Miejska opublikowała najnowsze statystyki dotyczące nieprawidłowego parkowania. Niestety w mieście nie brakuje przypadków zostawiania aut w miejscach zakazanych. Mamy najnowsze statystyki dotyczące parkowania. Jak to wygląda za miesiąc listopad? Na 504 zgłoszenia, które w listopadzie przyjął dyżurny Straży Miejskiej, 237 z nich dotyczyło właśnie parkowania. Jest to połowa zgłoszeń. Mieszkańcy zgłaszają do nas różnego rodzaju nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów. Najczęściej jest to blokowanie wjazdu, wyjazdu, parkowanie na zakazach zatrzymywania, parkowanie na miejscach dla inwalidów, na całej szerokości chodnika, na terenach zielonych. Także jest mnóstwo pracy, jeśli chodzi tutaj o te parkowanie. No, czyli takie złe parkowanie to może i czasami utrudniać życie mieszkańcom, prawda? Tak. No, otrzymujemy zgłoszenia, że na przykład ktoś nie może wyjechać z posesji, ponieważ pojazd stanął we wjeździe. Matka z dzieckiem na przykład musi iść po jezdni, ponieważ na całej szerokości chodnika stoi też samochód. Także no, utrudniają rzeczywiście. I jak wtedy reagujecie? Jak to wygląda? Na miejsce jest wysyłany patrol. Strażnicy robią dokumentację fotograficzną tego wykroczenia, zawsze w każdym przypadku. Robią również zdjęcia oznakowania. I jeśli zostaje popełnione wykroczenie, wystawiamy najczęściej zawiadomienia dla sprawcy wykroczenia, czyli dla kierowcy danego pojazdu. Kierowca musi się do nas stawić i wtedy rozliczamy go za to wykroczenie. Dodatkowo w ramach przepisów stosujemy również blokady na koła, gdzie później kierowca dzwoni do nas, przyjeżdżamy, ściągamy blokadę i również takiego kierowcę rozliczamy. I rzeczywiście te mandaty, te blokady działają? Widzicie, że jakaś sytuacja po jakimś czasie w danym miejscu się poprawia? Tak, są miejsca, gdzie kilka naszych interwencji pomaga i kierowcy rzeczywiście parkują w sposób prawidłowy w danych miejscach. Są jednak miejsca, gdzie zawsze jest nieprawidłowe parkowanie, ponieważ jest duża rotacja, przyjeżdżają różne osoby i są miejsca, gdzie otrzymujemy notoryczne, codzienne zgłoszenia o parkowaniu. Kolejnym problemem, jaki zgłaszają mieszkańcy, jest kwestia podrzucania śmieci pod wiaty śmietnikowe. Tak, otrzymujemy sygnały. Natomiast też sami funkcjonariusze, którzy patrolują miasto, obserwują tego rodzaju rzeczy, że no, śmieci są podrzucane gdzieś tam pod wiatami śmietnikowymi, no, w różne miejsca publiczne tak naprawdę. Ostatnio taki problem dość często na Rąbinie się pojawia, na ulicy Kleberga. Tak. Na ulicy Kleberga pojawił się taki większy problem z podrzucaniem odpadów. Została tam postawiona wiata śmietnikowa. Wcześniej stały kontenery, więc mieszkańcy podrzucali śmieci przy wiacie śmietnikowej. No, te odpady, no, duża ilość się zrobiła, więc musieliśmy podjąć interwencję. Przeszukaliśmy te odpady, ustaliliśmy sprawców wykroczeń, no i okazało się, że to są to albo mieszkańcy pobliskich bloków, którzy albo zgubili klucz od wiaty, albo go nie posiadają, nie wiedzą, gdzie mają wyrzucać te śmieci, zostali ukarani mandatami karnymi i te śmieci zostały uporządkowane. Natomiast był też przypadek, gdzie śmieci zostały podrzucone nawet z Montew. Pan, który podrzucił, tłumaczył się, że no nie wystawił swoich pojemników na czas przed posesją, no i musiał się w jakiś sposób pozbyć tych odpadów, więc zostały one przez niego wyrzucone też pod tą wiatą. Również ustaliliśmy, że dużą ilość worków na śmieci podrzuciła osoba z Batkowa, też w sumie z bliskiego rejonu. Również otrzymała od nas mandat karny w wysokości 500 zł. Mury, ściany, przeszkody. Czasem życie stawia nas w trudnych sytuacjach.
A czasem okazuje się, że te najgorsze przeszkody są niewidoczne dla otoczenia, a stawia nam je nasz własny mózg. O literaturze faktu, która pozwala nam przezwyciężyć trudne sytuacje, które zdarzają się każdemu z nas, porozmawiamy dzisiaj. Tak, jedna to będzie historia prawdziwa. Angelika Kuźniak, Ewelina Karpacz-Oboładze napisały książkę pod tytułem Krótka historia o długiej miłości. Angelika Kuźniak napisała wcześniej z Eweliną Karpacz-Oboładze książkę o Ewie Demarczyk. I pisały, a z kolei Angelika Kuźniak też inne napisała też o znanych osobach. Bo chcę powiedzieć, że wcześniej właśnie zajęły się takimi, które w powszechnej właściwie świadomości czy w kulturze już zaistniały. A tutaj bohaterami tej książki są dwie osoby. Czy mówić coś nazwisko Wiesława Pajdak albo Jerzy Śmiechowski? Nie. Mnie przed czytaniem tej książki również te nazwiska nic nie mówiły. Ale nie rzecz najważniejsza jest, żeby to były znane osoby, ale inna ważna historia. Poznają się w więzieniu. Wiesława Pajdak i Jerzy Śmiechowski. Ona zostaje aresztowana 5 listopada 1943 roku. Jest studentką stomatologii. No, ta kariera studentki zostaje przerwana. Zostaje osadzona w mokotowskim więzieniu na oddziale 11 w celi numer 42. On aresztowany 6 listopada. Jest maklerem morskim, ale też podejmuje naukę, która też zostaje przerwana. Zostają aresztowani. On też w tym 47 roku też zostaje osadzony w więzieniu mokotowskim, też na oddziale 11 i w celi numer 43. Ściana dzieli ich, a zarazem jest ścianą, która łączy. Nawiązują kontakt. Do tego, żeby się porozumieć, używają języka alfabetu Morsa, nie języka, tylko alfabetu Morsa. Stukają w ścianę. To wystukiwanie trwa rok. Nie widzą się, ale tylko z opowieści. Zakochują się w sobie. Są wsparciem dla siebie w tych trudnych momentach. I przyrzekają sobie, że jak wejdą, to wezmą ślub. Dopiero zobaczą się właśnie podczas ślubu. W 48 roku Wiesia zostaje uwolniona i ta korespondencja tutaj już listowna nawiązuje się. I też odwiedza wraz z ojcem Jerzego Śmiechowskiego swojego przyszłego ukochanego w więzieniu. Ale tu również nie dochodzi do spotkania takiego, znaczy dochodzi do spotkania, ale nie widzą się. Czyli cały czas jest tylko ten kontakt taki pozawzrokowy. W 53 wreszcie dochodzi do tego spotkania, ale jeszcze wcześniej wydarzają się rzeczy dramatyczne. Ponownie zostaje Wiesia osadzona w więzieniu. To wszystko oczywiście na tle politycznym, te sprawy po II wojnie światowej. Ona była zaangażowana w działalność pomocową, w ruch oporu. On również po wojnie zrobił coś, co nie podobało się ówczesnym władzom. Ale jest to historia o tym, że miłość stała się takim bodźcem do tego, by przetrwać, tak? To pozwoliło tym obojgu przetrwać te trudne chwile. Zadziwiające jest to w tym wszystkim, że jednak nie ma tu tak zwanego od pierwszego spojrzenia, prawda? Tej miłości od pierwszego spojrzenia. Nie ma tego spojrzenia. Nie ma tego spojrzenia, brakuje. Także niecodzienna historia. A prawdziwa, tak. A nieznanych nam osób, ale bardzo pouczająca, że miłość pokona wszelkie przeszkody, ściany, bariery i tak dalej. Druga moja propozycja to jest książka zatytułowana Fiva Gordona Steinforta. I książka może być dedykowana zarówno miłośnikom wspinaczek górskich, jak i też zwykłym takim zjadaczom chleba, którzy w ogóle mogą pierwszy raz sięgnąć po tę książkę.
A historia opowiada o zdobyciu, o próbie zdobycia, no i zdobyciu najwyższej ściany Europy, ścianę troli. Ta ściana znajduje się w Norwegii i wiedzie do niej droga tak zwana Fiva. Dwóch młodych chłopaków, Gordon i John, bracia, postanawiają właśnie tę ścianę zdobyć. Mają 19 lat. Wyruszają w drogę, ale popełniają kilka błędów. Ta natura ich zaskoczyła. Przygotowali się i taka była też informacja, że droga jest dość łatwa, że pokonają. Mają jakieś doświadczenie, zdobyli tam w Alpach szwajcarskich, także minimum tego doświadczenia wymaganego do zdobycia tej ściany mają. Ale niestety wszystko się zaczyna układać inaczej. Zabrali mało jedzenia, mieli przewodnik, który troszeczkę nie do wszystko i nie o wszystkim mówił. Popełnili parę błędów, decydując się, słuchając swojej intuicji i wybrali nie tę właściwie drogę. Wycieczka, wspinaczka, która miała trwać kilka godzin, przerodziła się w walkę o przetrwanie. Historia, którą opisuje Gordon, została napisana dopiero po 40 latach od tego wydarzenia. I te dokumenty zebrane zostały na podstawie zapisków w dzienniku i też fotografii, bo wiem, brat John robił zdjęcia. Historia zakończyła się szczęśliwie, ale też tutaj dużym wsparciem byli dla siebie obaj bracia. Nie poddali się, brnęli, nawet gdy przyszło na przykład, że zrobili 200 metrów, weszli już na górę, to i tak później musieli się cofnąć. Czyli ta decyzja, która była wcześniej podjęta, była zła. Dotrwali do końca. Czyli ta braterska przyjaźń, miłość braterska, też to wspieranie się wzajemne pomogło im przetrwać. No i powiem, że mówisz, że ta książka nie jest tylko dla tych, którzy interesują się wspinaczką górską, ale wydaje mi się, że dla każdego, również dlatego, że te próby zejścia, wejścia, zmiany planów nieoczekiwane, trudne sytuacje, których się nie spodziewali, o których nie mogli przeczytać w przewodnikach, to może być metafora życia każdego z nas, nawet jeżeli całe życie zostajemy na Kujawskiej Równinie. Tak jak mówisz, zaciekawiły cię w tym tygodniu książki dotyczące literatury faktu, zmagań z różnymi przeciwnościami losu, których doświadczyli twoi bohaterowie. Ja też polecam literaturę faktu, literaturę popularno-naukową, Melanie Greenberg, Mózg odporny na stres. I stres towarzyszy każdemu z nas. Stres jest nam potrzebny do życia. Czym szybciej pozbędziemy się takiej dziecięcej iluzji, że można żyć bez stresu, tym lepiej. Książka, którą Państwu polecam, tak jak twoje książki, to nie są książki dla specjalistów, to nie są książki naukowe, ale każdy, kto by chciał wiedzieć w oparciu o najnowsze zdobycze nauki, a nie będąc specjalistą, jak funkcjonuje mózg, do czego potrzebny nam jest stres, kiedy stres jest dla nas budujący, a kiedy nas paraliżuje i przeszkadza nam w życiu, to na pewno taka książka jest dla niego. I też Melanie Greenberg, autorka książki, próbuje podpowiedzieć nam, co sami możemy zrobić, kiedy czujemy, że jesteśmy zbyt zestresowani, kiedy czujemy, że ten stres jest jednak nadmierny w naszym życiu, że przejmuje nad nami kontrolę i utrudnia nam prawidłowe funkcjonowanie na co dzień. Są tutaj podpowiedzi. Nie lubię takich książek, myślę, że ty też, które obiecują nam, że po ich przeczytaniu to w ogóle będziemy piękni, młodzi i szczęśliwi do końca życia. Nie, tutaj jest rzeczywiście bardzo przystępny, chociaż w oparciu o wiedzę naukową, wykład mówiący o tym, co możemy sami dla siebie zrobić, żebyśmy te ściany
bariery, przeszkody, i zarówno w sensie dosłownym, jak i w przenośnym, które stawia nam życie, mogli pokonać. Dlatego serdecznie polecam Państwu tę książkę o mózgu pióra Melanie Greenberg. I tak w ogóle myślę sobie, że czytanie to jest bardzo dobre zajęcie na to, żeby się odstresować. Nie sądzisz? Tak, na pewno. Polecamy. Polecamy. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.